Zakończyliśmy rejestrację wolontariuszy 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Opolu. Zatem mamy komplet 350 wolontariuszy. Wierzymy w to, że w pełni zdrowia, uśmiechu, radości 28 stycznia 2024 roku wyruszy na ulicę Opola, aby kwestować na rzecz 32. finału, którego celem są płuca po pandemii. Gramy i dla dzieci, gramy dla dorosłych, a naszym hasłem jest tu wszystko gra ok. No to teraz, skoro wszystko gra, już jeśli chodzi o liczbę wolontariuszy, to powiedzmy, jakie kryteria trzeba było spełnić i czy to jest rzeczywiście też liczba rekordowa, jeśli chodzi o liczbę wolontariuszy, którzy będą kwestować na rzecz orkiestry. To już drugi rok, kiedy ta pula została przez Fundację WOŚP w Warszawie zwiększona, zatem mieliśmy 350 wolontariuszy, 350 miejsc, a tych wolontariuszy to od najmłodszego, od noworodków, po osoby po 80 roku życia, także każdy, kto chciał się zarejestrować, miał taką możliwość. Oczywiście ci, którzy nie skończyli 16 roku życia, będą kwestować pod opieką swoich opiekunów. Ci, którzy są pełnoletni, będą na ulicach z pięknymi, kolorowymi puszkami, identyfikatorami. To już wkrótce, bowiem od dzisiaj do finału pozostało dokładnie 55 dni. No i teraz co będzie czekało wolontariuszy, jeśli chodzi o te kolejne działania wobec nich, bo przecież to nie jest tak, że przyjdą w dniu grania orkiestry, prawda? My będziemy ich informować zarówno poprzez nasze portale społecznościowe, jak i poprzez SMS-y, bowiem każdy, kto się zarejestrował, musiał wpisać numer swojego telefonu. Zatem poprzez te kanały komunikacji będziemy informować o kolejnych krokach. Wzorem lat ubiegłych będziemy wydawać pakiety wolontariusza w tygodniu poprzedzającym finał w kolejności alfabetycznej, ale co ciekawe, chcemy powrócić do naszej tradycji, do tradycji zrobienia wspólnego zdjęcia w Parku Młodzieżowego Domu Kultury. Zatem samą puszkę będziemy chcieli wydać w dniu finału od godziny 9, tak aby zgromadzić tutaj wszystkich wspaniałych, kolorowych, fantastycznych wolontariuszy w Młodzieżowym Domu Kultury i zrobić sobie wspólne zdjęcie i dopiero po tym wspólnym zdjęciu wyruszyć na ulicę Opola. Gramy oczywiście z wielkim sercem, ale gramy też o wielkie pieniądze, bo przypominamy, z roku na rok także i w Opolu padają rekordy, jeśli chodzi o zbiórkę na rzecz orkiestry. A ja z roku na rok powtarzam to samo i powtórzę także teraz. Nie chodzi nam o rekord, chodzi o to wspólne bycie razem, o cieszenie się, o dzielenie się tym dobrem, o ten najpiękniejszy i najgorętszy dzień w ciągu roku. Zatem oczywiście, jeżeli zdobędziemy więcej tych pieniędzy niż było rok temu, dwa lata temu, będziemy się cieszyć. Ale każda złotówka, każdy grosik jest tak samo ważny, tak samo ratuje zdrowie, tak samo ratuje życie. Zatem nie gramy dla rekordu, gramy, aby wspólnie włączyć się w to wielkie dzieło, jakim jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.